Witam Państwa na kanale Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o wielkim zagrożeniu dla Polski. Zagrożeniu, którego nikt się nie spodziewa. Znaczy, wszyscy widzą zagrożenie w jednym miejscu, natomiast gdzieś z tyłu, czy obok, czy w ciemności czai się inne, większe zagrożenie i na to będę wskazywał. Żyjemy w czasie, gdy ludzie kryją się po domach. W związku z tą sytuacją wydawnictwo Kapital ma dobrą propozycję. Znaczna 10% zniżka na książki obu krajskich. Zachęcam do kupowania tych książek i poświęcenia tego czasu na ich lekturę. Zapraszam do subskrybowania i dawania kciuków, to pozwoli nam docierać do większej liczby ludzi. Spróbuję dzisiaj mówić o tym, o czym wszyscy dzisiaj mówią, w taki sposób, żeby nie używać słów kluczy, dlatego że jak tych słów się używa, to YouTube się znęca nad nami i robi nam różne krzywdy. Powiem o tym aspekcie, który związany jest z taką, a nie inną reakcją Polaków i nie tylko Polaków, ale przede wszystkim jednak Polaków na to, co się dzieje. Polacy są w histerii i są w panice, co może spowodować bardzo groźne skutki dla polskiej gospodarki i dla przyszłości, prawda? Czyli Ciesząc się z ratowania życia, nie zauważają, że po uratowaniu tego życia mogą wpaść w skrajną nędzę, nie mieć pracy, nie mieć dostępu do różnych towarów i tak dalej. Pytanie, czy to, co dzieje się dzisiaj w Polsce, jest jakimś ewenementem, jest jakimś wielkim zagrożeniem? No i odpowiedź na to pytanie nie istnieje w zasadzie w tym momencie. Jeżeli byśmy się opierali na tych danych, które mamy w odniesieniu do Polski i do całej Europy, to powinniśmy się nie denerwować i nie przejmować, bo na razie nic się nie dzieje w sensie jakiegoś zagrożenia dla zdrowia czy życia ludzi. W poprzednich atakach różnych gryp umierało dużo więcej osób i było dużo więcej różnych komplikacji i społeczeństwa na to nie reagowały, a szczególnie Polacy na to nie reagowali, bo jak była epidemia świńskiej grypy, to wszystkie państwa kupiły szczepionkę $10 na głowę, a Polacy nie kupili. I nikt się tym nie przejął, później okazało się, że Polacy mieli rację. Tym bardziej, że ta szczepionka okazała się być bardzo szkodliwa dla dzieci. Natomiast Francuzi użyli, 4% Francuzów chciało w ogóle skorzystać ze szczepionki, 10% Niemców. Niemcy byli jakby najbardziej przejęci tą sytuacją. Natomiast w zeszłym roku w Polsce zmarło ponad 140 osób na grypę i gdyby się tak podawało co parę dni, ile osób umiera, ile osób już umarło, 5, 10, 15, 50, 100, prawda? Gdyby się podawało, ile zachorowań jest na grypę i się tą grypą straszyło, to być może reakcja byłaby, najprawdopodobniej reakcja byłaby dokładnie taka sama. Tutaj jest kluczowe pytanie, dlaczego? Dlaczego w 2009 wszyscy zachowali spokój, a umieralność była przerażająca, prawda? Bo to było 280 tysięcy, według niektórych 300 tysięcy, 400 tysięcy, nawet 600 tysięcy były takie szacowania. I dlaczego wtedy jakby tym się nie przejmowano, nie było jakichś skutków gospodarczych, bo nikt jakby nie zmieniał niczego w swoim życiu, nie zamykano żadnych instytucji, to tylko Stany Zjednoczone, które najbardziej to dotknęło, w niektórych miejscach zamykano szkoły. I jak zajrzymy do Wikipedii i spojrzymy na hasło
świńska grypa i podrozdział skutki ekonomiczne, no to jedyne skutki ekonomiczne były takie, że państwa wydały koszmarne pieniądze na szczepionki, na gromadzenie, przechowywanie tych szczepionek, na personel, który miał używać tych, znaczy zaszczepiać, prawda? I później straty polegały na tym, że te 90% szczepionek no było jakby do wyrzucenia i później z koncernami farmaceutycznymi prowadzono negocjacje, żeby trochę tych pieniędzy oddały, żeby przyjęły z powrotem te szczepionki i tak dalej. Czyli paniki praktycznie nie było. No i teraz pytanie, a dlaczego teraz jest tak, jak jest? No i odpowiedzi może być kilka, bo może być odpowiedź taka, że wtedy nikt tego nie nagłaśniał i nikt z tego nie robił wielkie halo. To znaczy myślę o mediach i politykach, prawda? Raczej jakby to traktowano jako coś takiego no nie za bardzo niebezpiecznego. Natomiast wydaje mi się, że znaczy kluczowe jest co innego, że tutaj zachowanie się mediów i polityków oczywiście ma znaczenie i to podawanie tych liczb, prawda, że każdego dnia wzrasta. Natomiast chyba większe znaczenie ma samo społeczeństwo i to, jak ono myśli, jak ono czuje i jakimi kategoriami, jakimi wartościami operuje na co dzień. No, jeżeli spojrzymy na czasy początku XXI wieku, to znaczy może cofniemy się jeszcze wcześniej, jeżeli spojrzymy na czasy powiedzmy lat 70., od lat 70., to w ogóle takiej kategorii jak zdrowie w zasadzie nie było, nikt tego nie brał pod uwagę. Ludzie sobie żyli jak chcieli, prawda? Kto chciał to palił i gdzie chciał to palił. Ja pamiętam, że pierwsze kąciki dla niepalących pojawiły się w kawiarniach i restauracjach gdzieś w późnych latach 80. I pamiętam taką kawiarnię przy Alejach Jerozolimskich, gdzie na środku, na stoliku postawiono tabliczkę kącik dla niepalących i wszyscy dookoła palili, a tam dwóch niepalących siedziało przy tym stoliczku. No i jakby nie było jakichś protestów szczególnych. Pamiętam, jak palono na zajęciach, znaczy tylko na wykładach się nie paliło, w Akademii Teologii Katolickiej. Paliło się na wszystkich ćwiczeniach i na wszystkich seminariach i robili to zarówno prowadzący, jak i studenci. No nie było rozmów typu ta potrawa jest niezdrowa, a ta potrawa jest zdrowa, kup pestki, bo pestki są zdrowe. Nie było poszukiwania jakichś witamin czy owoców ze względu na jakieś prozdrowotne te i ludzie sobie żyli. No i później powoli, o czym już zaczął pisać Messori, pojawiła się nowa religia. To tak już to nazwano, zaczęto nazywać na przełomie XX i XXI wieku. Powoli zaczęła się pojawiać pod tytułem religia zdrowia. I w pewnym momencie ona przybrała jakby monstrualne rozmiary. O tym dzisiaj też parę osób, komentując to, co się dzieje, napisało. No i to, ten stosunek do zdrowia, do traktowania każdego jego zagrożenia jako jakiegoś wielkiego nieszczęścia, to on spowodował to, co dzieje się obecnie w Polsce. Natomiast no, koronnym argumentem za tym, że mamy do czynienia z czymś bardzo groźnym, jest to, co działo się we Włoszech. Prawda? Tylko jeżeli porozmawiamy z Włochami, mam taką okazję z różnymi kapłanami i świeckimi we Włoszech rozmawiam przez telefon, w tym oczywiście z księdzem Jochemczykiem, no to tam się wszystko zaczęło od tego, że Włosi pokazali swój charakter, prawda? Czyli oni totalnie zlekceważyli wszystko. I władze popełniły parę kardynalnych błędów, które doprowadziły do tego, że sytuacja się jakby zaostrzyła, z tym, że
Pytanie, czy ona się zaostrzyła, czy tak można mówić. No bo jeżeli weźmiemy procentowo liczbę zgonów i zachorowań w stosunku do całej populacji 60 milionów, to prawdopodobnie różne grypy w przeszłości też we Włoszech zbierały takie żniwo. Może nie tak punktowo, bo tam na północy Włoch jakoś to się wszystko skomasowało. W każdym razie być może, że we Włoszech to jest problem, znaczy na pewno jest to problem na północy. Natomiast pytanie, czy to w ogóle jest problem, prawda? I na to pytanie będzie można odpowiedzieć może koniec kwietnia, może maj, prawda? Wielu mówi, że to się wszystko skończy z dniem 1 maja i albo wróci w październiku, albo nie wróci. I może być tak, że w czerwcu, opalając się na plażach, bo będzie upalne lato, tak to się zapowiada, nikt nie będzie już pamiętał, albo wszyscy będą się podśmiewywać. Może być inaczej, oczywiście są możliwe różne mutacje, różne scenariusze, jak mówiliśmy, takie rzeczy są nieprzewidywalne. Żaden lekarz, żaden biolog nie może tego przewidzieć w żaden sposób, prawda? Wszystko takie coś może ze sobą i z innymi zrobić, no ale na razie jest to efekt no, tej filozofii, nowej religii, religii zdrowia. Natomiast najbardziej niebezpieczne tutaj jest, wydaje się, w tym momencie oczywiście, dla Polski są skutki gospodarcze. Da, bo efekt może być taki, że się nie pozbieramy, prawda? I kryzys, o którym piszę w książce Masoneria Polska 2020, który przewidywałem na 2023 i to mi wychodziło wręcz matematycznie, bo cały czas powtarzamy jakby scenariusz grecki i scenariusz islandzki krok po kroku. Te same jakby wskaźniki się pojawiają różnego typu, znaczy chodzi o wskaźniki ekonomiczne, czy pewne zachowania związane z ekonomią, no to cały czas jakby zbliżaliśmy się do kryzysu, ale to zbliżanie, no, według tych danych, które zebrałem, według tych prognoz, którymi się zapoznałem, no to zbliżanie miało potrwać no jeszcze ze 3 lata, prawda? Natomiast może być tak, że to nas dopadnie, ten kryzys ekonomiczny w tym roku i dopiero wtedy zaczniemy się martwić, prawda? Bo jak ludzie zaczną tracić mieszkania, zaczną tracić pracę, jak zrobi się mega inflacja, zaczną tracić oszczędności, pensje zaczną się obniżać, a ceny zaczną wzrastać, no to wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębów. No ale to wszystko czas pokaże, wszystko zależy od tego też, jak szybko to, czego się wszyscy dzisiaj w Polsce boją, się skończy. Jeżeli się skończy szybko, to daj Boże, że z tego wyjdziemy. Jeżeli jeszcze trochę pociągnie, a panika się jeszcze pogłębi, to no to nie, naszym problemem nie będzie nasze zdrowie, tylko problemem będzie przeżycie. Przeżycie w warunkach braku środków. Dziękuję bardzo.